Został nam jeszcze, to jesteśmy Państwo winni, przegląd prasy lokalnej. Bardzo ciekawa rzecz odbyła się ostatnio przy Muzeum Narodowym, tam na Wyszyńskiego, zdaje się, już to jest jeszcze? Jak to jeszcze, co będą zmieniać nazwę? Akurat takie patronato nie zmienią. Ale nie tych, tak, faktycznie nie tych będą zmieniać. Odbył się bieg przez pasy na zielonym świetle, ponieważ te światła świecą się tak krótko, że nie da się tam przejść za jednym zamachem. No i Stowarzyszenie Akcja Miasto zorganizowało taki happening, że przyznawano medale. Zdaje się, wygrała pani Joanna z synem Stasiem. Ludzie biegli, na końcu tego drugiego przejścia była szarfa. Normalnie przebiegali, wręczono im medale. W ten sposób chciano zwrócić uwagę na to, że światła świecą się zielone dla przechodniów zbyt krótko. No, prawda? No, to na granicy ryzyka taka konkurencja. Tak. No trochę tak. Zobaczyłyby to władze mundurowe i stawialiby mandaty, bo nie wolno przebiegać na zielonym. Albo dostaniesz za przebiegnięcie, albo za przejście na czerwonym, bo nie zdążysz. Albo za niszczenie zebry. Ale to jest tak jak ten maraton na tym biegunie, gdzie do zawodników strzelano, znaczy do niedźwiedzi strzelano, tak tutaj jak nie zdążysz wygrać maratonu, to cię rozjedzie po prostu. A najgorzej, że kilka osób złapało fotoradar. W poprzek.